Oddaję teraz głos panelistom, proszę o podsumowanie. No, proszę Państwa, wątków było bardzo dużo i przy najszczerszych chęciach nie sposób byłoby się odnieść do znaczącej części z nich, ale jedna wypowiedź, muszę przyznać, że trochę mnie zdumiała. Była to wypowiedź pana Piotra Żuka, który mówi o młodych ludziach z kapturami, oni, faszyści, motłoch i tak dalej. Jeśli się zastanawiam, dlaczego... Nie, jakoś źle słyszeliśmy, bo ja tego nie słyszałem. Chyba ale nieistotne, jak ich nazwiemy, wiadomo, jakie zjawisko chodzi. Przestrzegał, nie? Że jeśli nie zrobimy nic w kierunku pozytywnym, to ci młodzi ludzie mogą zostać właśnie... Ton wypowiedzi i słowa były dosyć wyraźne. I... Proszę Państwa, dzisiaj paradoksalnie rosną nierówności społeczne, ale maleją dystanse kulturowe. Dzisiaj owego kibola i zadymiarza można spotkać wszędzie. Ja mam w grupie studentów chłopaka, o czym się nieoficjalnie dowiedziałem, który ma sprawę za czynną napaść na policjanta po meczu Legii. I to jest wzorowy student, prawda? I tak wygląda dzisiejsze społeczeństwo. To jest paradoks i paradoks bardzo dla lewicy korzystny. Tu wielokrotnie wspominano o podziałach klasowych i tak dalej. Otóż rzeczywiście dawne schematy myślenia o podziałach klasowych dziś nie mają sensu, bo dziś wszyscy się boją. Różnica jednak zaczyna się wytwarzać. Różnice społeczne. Zauważcie Państwo fenomen zamkniętych osiedli. To nie polega na tym, że bogaci chcą się zamknąć przed biednymi. Odwrotnie. Oni chcą zamknąć biednych poza tymi osiedlami. I ci właśnie chłopcy w kapturach są pierwszymi, którzy ich nie lubią. Po prostu ich nie lubią. A w polityce, gdy ma powstać jakaś nowa jakość, nowa formacja, w społeczeństwie, które jest w stanie podróży, które przeżywa rozchwianie emocjonalne, które ma w głowie bagaż intelektualny, to pierwszą formą jest znalezienie wroga. Na tym wygrał PiS. On nie ma czegoś takiego jak program Solidarnej Polski. Nie ma. Tak naprawdę program PiS-u w gospodarce jest stosunkowo liberalny, jeśli się w to wczytać. Ale za to umiejętnie wskazał wroga. I paradoksalnie ja myślę, że dzisiaj lewicy, niektóre wypowiedzi tu na sali może przesadzone, ale chyba w tą stronę zmierzają, potrzeba troszeczkę mniej subtelności, a trochę więcej wyrazistości. Może trzeba czasem powiedzieć, że kogoś się nie lubi, a nie, że ekumenicznie się kocha wszystkich. Prawda? Z różnych historycznych właśnie względów lewica w Polsce zachowuje się jak front jedności narodu. Prawda? I proszę Państwa, chciałem też zauważyć, przypomnieć refleksję jednego z polskich socjologów, który stwierdził, że on wie, kiedy w Polsce coś się zmieni. Otóż stwierdził, że zmieni się wtedy, kiedy wspólną drogę znajdą po pierwsze właśnie ci chłopcy w kapturach, po drugie tysiące studentów, którzy studiują i nic z tego nie będą mieli, i po trzecie wspomniani tutaj bardzo liczni pracownicy supermarketów. Jeśli te trzy społeczności się kiedyś zejdą, wybuch będzie nieubłagany. I nie ma żadnych kulturowych przesłanek, w moim mniemaniu, wskazywać na to, że ten odruch będzie przypominał Włochy z XXI czy końcówkę Republiki Weimarskiej. Dodam zresztą, to jest jakby, myślę, wiedza, o której często się zapomina, że bunt czy hitlerowski, czy włoskiego faszyzmu był przede wszystkim buntem wsi, małych miasteczek. W żadnym wielkim mieście niemieckim Adolf Hitler nie wygrał wyborów. W żadnym. To bardzo znamienne. We Wrocławiu wygrał. Proszę Państwa, ale czy mówimy? Spokojnie. Czy mówimy o wyborach, które jeszcze były wyborami? Czy mówimy o farsie pod pałkami SA w roku 1933? Na tej zasadzie to PZPR wygrała wszystkie wybory po 1945 we wszystkich miastach, prawda? Stosując taką metodologię. Mówię o czasie, kiedy odbywały się w Niemczech wybory. I proszę Państwa, pojawi się też tutaj wątek Kościoła. Ja myślę, że ten wątek zniknie. Posłuchajcie Państwo, co dziś młodzi ludzie myślą na ten temat.
Oni albo są kompletnie obojętni, albo się śmieją. Mówi pan o tych po 60, co robią ruchy siłowe. Nie, ja o tej młodzieży nie mówię, prawda? Mówię o tej młodzieży jeszcze grubo przed 60. I proszę państwa, zawsze dla lewicy korzystny był czas szybkich zmian. Niemiecka socjaldemokracja, no tu Ferdynand LaSalle nam się objawia, prawda? Zbudowała swoją potęgę właśnie w czasie niebywałej 40-letniej dynamicznej industrializacji Niemiec, kiedy wszystko się szybko zmieniło, a kwestie socjalne, tak jak dzisiaj, z dnia na dzień po prostu eksplodowały. Oczywiście nie ma żadnej pewności. Wszystko w polityce i w historii jest wyłącznie szansą. Nie ma żadnego determinizmu. Ale są przesłanki olbrzymich zmian. I proszę państwa, nie mam zatem, że nie powinniśmy się dzisiaj zbyt bardzo przejmować tym, że 10-15% i tak dalej. I powiem tak, proszę państwa, w roku 1892 wybuchł największy strajk na ziemiach Polski w Łodzi. Zbuntowani robotnicy śpiewali w czasie strajku piosenki, takie jak Boże coś Polskę, dlatego że innych nie znali. Rok później w tym mieście powstała Polska Partia Socjalistyczna, robotnicy śpiewali Czerwony Sztandar czy coś takiego. No i tym optymistycznym akcentem chciałbym skończyć. Dziękuję.